Witam Was bardzo serdecznie w odcinku 22 Star Wars. Dobra, zatrzymaliśmy się, nie wiem nawet na czym, ale zaraz ogarniemy. Dobra, tam byliśmy na prawo i tu mamy. Dobra. Ratujemy z jej. Dobra, Z. Zabierzmy cię stąd. Pośpiesz się, Kal! Chce mnie przeprogramować! Ten droid należy do mnie. A zatem sama się uratuje. Wymknąłeś się Rejwisowi. Jak? Jak zwykle. Zabiłeś innego Jedi. Miażdża tych, którzy stoją na mojej drodze. Odejdź, albo podziel ich los. Może i czułeś się zdradzony przez Radę. Ale to była twoja rodzina. Cóż za arogancja. Wydaje ci się, że wiesz, co mną kieruje? Widzę, że zaślepiła cię obsesja na punkcie Tanaloru. Cokolwiek się stało, przeszłości nie zmienisz. Możesz mi zaufać. Może i masz rację. Przeszłość to łańcuch. Muszę go zupełnie przeciąć! Kalibrator jest mój! Droid jest mój! Tanalor jest mój! Trzymaj się, Zee! Taki był plan! Wow. Ej, ja bym go chciał zrobić na najwyższym poziomie trudności. Ty gnido! Już po tobie, Jedi! O, ale ty bijesz. Ała. Pomyliłem R z F-ką. I to wszystko? Jak śmiesz? Nie wydaje mi się. Ała. Spróbuj jeszcze raz. No, zobaczymy, jak sobie poradzić z tym. Mamy większy miecz. Nie chluj. Teraz, Billy. Ła. Wyczuwam w tobie strach. Oj, oj, oj. Tanalor jest mój i zgładzę każdego, kto stanie mi na drodze. Zapodaj styl! Poniesiesz klęskę. Dobra, ty masz taki, czerwony masz. Szali ciebie. Trywialny. Muszę mu zbić tarczę i od razu F-kę, dobra. Ała.
Szybko! Strata czasu. Tracisz koncentrację. Więc to o nim mi mówiłeś. Tak. Przyjazny koleżka. Zmarnowałeś już dość mojego czasu. Stary, uciekasz? Nie, no słaby jestem gościu. Znowu ucieka. No super, uciekł. Znowu uciekł. Ale pipeczka z tego Dagana jednego. Ciągle ucieka. Dobra, jest tu coś, to ten... ja muszę się tu wrócić, tak? Tamtędy dam radę? Chodź, Zee, nie zatrzymujmy się. Tak chyba będzie najlepiej. Dagan Gera jest kompletnie szalony. Gadał bez ustanku o jakimś kompasie. Twoja właścicielka zbudowała je, żeby podróżować przez otchłań. Pierwszy raz o tym słyszę. Wymazała te informacje z twojej pamięci. To by sporo wyjaśniało. Cóż, Dagan jest pewny, że gdzieś mu zostawiła kompas. Miejmy nadzieję. Dagan wysłał Ravisa, żeby sprawdził kolejny węzeł na Księżycu. Może tam będzie. Znowu na Księżyc. Świetnie. Och, mistrzyni Kree, dlaczego wysłałaś mnie, żebym uwolniła tego zdrajcę? Ludzie są skomplikowani. Może myślała, że zakon się pomylił. Szkoda, że nie możemy jej zapytać. Proszę, opuśćmy już to okropne miejsce. Najbezpieczniejsza droga. Jesteś pewien? Nie. To świetnie. Zdenerwowany jesteś. Pójdę z nim. Skakuj, Zee. Do zobaczenia. Dobra, idę. Nie znoszę tego. Wsiadę do auta, znam miejsce pasażera. Nie no, ale to jest kapsuła. Dobra. Idzie mu wybaczyć. Wiedziałem. Ale ładny robocik. To wylądowaliśmy, już jesteśmy, tak? Od środka wszystko ten spopielono, on cały z robotem. I znowu bagno. Przypomnij mi, bym tego nie robił. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dagan musiał posłać Ravisa, aby przechwycił kompas. Zgaduję. Ale jeśli Ravis tam zmierza, to i my musimy się tam udać. O Jezu, tyle iść? Uważnie. Tu, tędy.
Jesteś z Coruscant, co? Zgadza się. A ty? Stąd. Z tego... Tyle czasu tu siedzę, a dopiero się poznały? Sorry? Fascynujące! Miejscowo! Opowiedz mi wszystko o tej okolicy. Aha. Dobra. No już wolę utonąć jeszcze raz skoczyć. Tędy, dobra. Muszę się skupić. Ja dobra, gdzie mam iść? Miałem się czasem wrócić? Tutaj coś jest. Centralnie tam, a nie okrężną drogą idę znowu. Wracam się tam. Nie, tak ja nie lubię takiego chodzenia, no. Dobra. Tam gdzie się dojdziemy, tam gdzie idę. Ale idę tutaj w sumie to. Jak tędy. Tutaj coś odkryjemy, zobaczymy. Idziemy tu. A dobra. Mniejsza. Idziemy tam, odkryjemy coś. Ej, tam jest. Coś. Idziemy tam. Dobra, Jezu. Znowu się nie udało skończyć, jak zawsze. Ups. Dobra, jesteśmy tam. Co to jest? Przy okazji trafiliśmy na jakieś fajne miejsce. Kolejna zagadka do rozwiązania. Witaj, Jedi. Być w bezruchu znaczy zachowywać spokój. Pozwalać tętnić mądrości. Lecz galaktyka jest zwykle w ruchu. Ruch jednak może dać jasność spojrzenia. Niech prawda płynie niczym rzeka i żłobi koryto wokół przeszkód. Dobra, skończyło gadać? Skończyło. Dobra, zobaczmy o co tu chodzi. Tu coś jest. To weźmiemy. Wrócimy to tutaj. I znowu to samo, tak? Bo tym razem chyba po ziemi będziemy to robili. Oj. Jest jedno, ale w ziemi ewidentnie widać, że będzie drugie ciągnięte, tak? No dobra. Pociągniemy. A,
Tak działa. To się nie da przesunąć. Dobra. Teraz tak. Przecież to już odblokowałem, to czemu? Co jest? Halo, mapa? No. To jedno już jest odblokowane. Nic nie ma. Zamknięte od drugiej strony. Okej, nie wiem czy mi się uda stamtąd przyciągnąć tutaj. Zobaczmy, że to działa tu. Oczywiście to nie działa na to. Sądziłam, że będę się tak czuła. To znaczy? Tęsknię za Coruscant, za świątynią, za moim ciasnym pokojem. Wiem, jak się czujesz. Okej, a potem dam radę? Nie dam rady. No dobra. Tego nie możemy przesunąć. Górą tamtędy też nie przejdziemy. Tędy. Nie wiem, czy nie jest czasem za daleko. To też. Tędy trochę zejdzie, nie? To jest szybki. Nie. Dobra, daliśmy radę. Póki co jest łatwo.
Aha. Tyle? O co tu jeszcze chodzi? Tam jest wejście. Tu jest... do otwarcia. Jest mi wejście. No dobra, mamy dwie. I o co tu chodzi? Na środku jest trzecia. Nie mam pomysłu na to. O co tu chodzi? Tam jest most zrobiony, tak? Nie wiem po co ten most. Tam jest ta zapadnia, z której wziąłem kulę. Drugiej kuli nie mam. To się zamyka. Nie gadaj, że będę musiał tak jechać tym wszystkim, żeby otworzyć te drzwi. Ale czym to zatkać, żeby tam było? Nie da się tego zrobić tak szybko, żeby to wszystko obsmarować aż tam. Żeby ten ogień tam poleciał. Nie wiem. Dobra, zagadka. Wiem, będę musiał tu po ścianach. Nie wiem, tu po ścianach? Nie no, nie da rady. Tak bym musiał pojechać. Tutaj nie przejdzie. Może tak po ziemi tędy. Część dałoby radę. Tylko weź to taki kawał prowadź teraz. Nie wiem. Nie chce mi się tego robić. No nie jest warto, ale w sumie... Ale tak. Bym musiał również tą kulę wziąć.
niczym rzeka? Co to oznacza? Jeśli tego nie zrozumiem, nigdy nie zostanę rycerzem Jedi. Pani umysłu. Lekcja, którą mi jej przekazać. No, musiał tak prowadzić. Iść cały czas. No. I prowadzić to tak. Aha. Patrz no. Ja tu tędy nie wejdę nawet tyłem. Aha, bo cię nawet tego nie poładzę, bo jestem, dobra. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, spróbujmy może pierwsza myśl najlepsza. Spróbujmy po prostu pojechać tym. W sumie to da radę zrobić, szczerze mówiąc. Może i być na styk, nie? Trzeba to szybciej robić. Gdyby on szybciej biegał też. On tak biega trochę. Powoli. O nie. Nie. Kurczaki. Dawaj. Jeszcze sporo zaczęła zapachu. Dobra, było łatwiejsze. Odzysk nawadu. Było łatwiejsze niż się spodziewałem tak naprawdę. Myślałem, że będzie wiele, wiele trudniej. Mm-hmm.
Też w sumie. Bo tu też jest ptaszek na zielono? Nie. Tu jeszcze nie byłem. Idę zobaczyć tam. No i sobie spadłem. Jest jakiś bossik, widzę. Skrzyneczka ze Steamem. Tylko problem taki, no, że on trochę daleko tego. Zapić, nie? I bym musiał to na raz zrobić. Najwyżej ucieknę. Pomóż mi! Mały! Pomóż! O nie. Bigo, bigo, bigo. No ej no. Miałeś być ze mną, ziomek. Uciec nie mogę. A on szybki. Ej no, kuźwa. Potrzebuję pomocy. O Boże, ty. Noż ja. Co on taki szybki jest? No mnie popierdzieli coś zaraz, nie? Idziemy walczyć z tym bossem. Ale mogli wyjechać jakieś nowe, lepsze respy robić do tych bossów, bo naprawdę. Takie dłużej ci zajmuje wchodzenie do tych bossów niż walka z nimi. Nie jestem wrogiem. No nie jestem wrogiem, no co się dzieje, no? Boże święty, no. To jest nie tak z tym. No mnie... No
No ja nie mogę nic zrobić, jestem taki wolny. No. No i powiedz mi, o co tu chodzi? No och. Nie wiem, no. Denerwuję się tylko. Jestem taki wolny, są tacy szybcy. Lepiej tego bossa może respawna samym tym, na drugiej stronie mapy zrobić. Najlepiej, nie? Nie ma tu jakiegoś innego wyjścia? Nie no. Ja mogę być trochę upośledzony, ale... Tego mogę podnieść? Super! Fajnie się bawię. Mi dłużej zajmuje dochodzenie do tego bossa niż walka z nim. Nie wiem, denerwujące są te respy, naprawdę. Nie sądziłem, że będą mnie wkurzały tak te respy. No i co? Będzie mnie to rozpiło, tak? I co ja teraz zrobię? Ajajaj, ta gra jest naprawdę... Z jednej strony fajna, a z drugiej strony tak upośledzona z respami. Czy serio, ty ptaku, nie możesz dolecieć? Śmieszne trochę. No właśnie tam, to zaraz nie wejdziesz. No. Proszę. Ja się tylko denerwuję. Dobra, zatoń. Idę jeszcze raz. Wejdę normalnie tak jak chodziłem wcześniej, bo widzę, że żadnego skrótu tam nie ma odblokowanego, żeby po prostu się tam przenieść. Mnie to zaraz krew jasno zaleje. Jest grubo, nie? Będzie 50-minutowy filmik z bicia bossa. Mini bossa chyba, albo nie wiem, bo jest naprawdę grubo przesadzony, nie? Bo tak biega, żeby być szybszym od Jedi'a. Masakra. Dobra. Jest tu jakiś resp? Serio? Tu nic nie ma? No ja nie mogę nawet uciec, nie? Nie mogę nawet uciec. On jest taki szybki.
już mam plan do niego. Tylko będzie robił szarże. Będę trzymał tą ulepszoną R-kę. W sensie ulepszone uniki. I wtedy sobie damy radę. Ale z drugiej strony... Tutaj coś jest. Coś lepszego. Ej, nie wiem. Wiecie, nie, o, mam pomysł. Mam giga dobry pomysł. Pójdziemy zobaczyć, czy nie da się odblokować lepszego skrótu do niego, bo nie chce mi się, naprawdę nie chce mi się chodzić tyle, żeby tylko umierać. Odblokujemy inny skrót. W sensie, ja ciągle mówię odblokujemy. A jakby jeszcze te filmiki ktoś oglądał. Muszę mówić w jednoosobowej formie. Odblokuję. Żeby było wiadome. Dobra, tu coś. Dobra, idziemy tam zobaczyć. Naprawdę? Jak ja mogę to odblokować? Jest tu grubo, nie? Tu mogę iść. Może tam będzie jakiś skrót. Idę sprawdzić. Skrótu. Poważnie będę musiał chodzić. Szczerze mówiąc, zamiast po tych linach, to ja wolę sobie tu zjechać windą. Ale ja nie spocznę, póki nie zrobię tego bossa. Odcinek się nie skończy, póki ten boss nie umrze. Dobra, myślę, że zjeżdżanie windą będzie lepsze. Dobra, ogólnie... Czekaj, bo tutaj jest... Tu coś jest. Czy może ja mam przejść podczas jazdy windą? Ty... To nie byłoby głupie, nie? Przeskoczyć nawet. Bardziej w tą muszę być ustawiona. Okej. Ciekawe. Jak to? Upił. I co teraz? Aha. Ja nie mam tego odblokowanego, tak?
Mieć jakąś umiejętność? Kiedy ja odblokuję to, żebym mógł potem sobie chodzić normalnie? Dobra, odblokowałem coś, o czym nie mogę jeszcze chodzić. Nie wiem. Idę. Zabiję się, idę jeszcze raz. Jadę normalnie windą, przejdę tamtędy. Oj, co, ja innej opcji tu nie widzę, żeby coś innego zrobić. Zejść nie mogę. Nie wiem jak zejść nawet. Jeszcze żyje, nie mając HP? Ciekawe. No, odwróć się, dawaj. Dobra, szybkie nalewanie. Trzeba naleźć tutaj likwidą. Ciekawe, ile razy umrę. Bardzo ciekawe. Sojusznikiem. Ojej. Mogę mu lepszyć tą totem. Szybko się tutaj skończyło. Czemu to się zamyka? Nie może zostać otwarte? A to jest dzisiaj wyzwanie dnia. Co jest? Odwróciło mi kamerę. Gra się buguje. Gra już mówi dość. O co chodzi? To nie działa? No drugi. Walcz
sojusznikiem. Jak się biją, jak jednego chociaż wykończy. Jeden będzie mi łatwiej. O, jest... O, kurde. Mamy na hito. Co jest? Nie wiem, obraca mi kamerę. Dlaczego mi obraca do kamerę? Halo? Jeszcze mnie tu wysadzi, no mnie... A, tutaj mnie wysadzi, dobra, ma farta. To bym się zdenerwował. Za szybko chcę to zrobić. Wolniej. No Jezusie, no jak on to robi? No, no mnie powali coś zaraz. Walcz dla mnie. No ej no. A dobra, 3 autosy i jeden potężny. Naprawdę mi bliżej zajmuje dochodzenie do tego bossa niż walka z nim. O jest. Najśmieszniejsze jest to, że sam sobie robię takie maniki. Po czym nikt tego nie obejrzy. Ale dobra. Jedziemy. No muszę go zrobić. O Jezu. Mogę tego jakoś podnieść? No. Mogę go jakoś podnieść? Nie mogę, serio? Ctrl F. Serio nie mogę nic podnieść, jak jestem w tym, w mule? Nie wiem. Dlaczego to tak działa, że jak skaczę i nie mogę w powietrzu zrobić... Skaczę, Ctrl F i on mi odpala kurcze miecze. To? Dlaczego? O!
Super, jeszcze mnie tu respi. Cudownie. Właśnie tam. Chcą cię zabić. No uciekaj, zablokowałem się. No, czemu on takie dodge robi, jakby był niepełnosprawny? Walcz po mojej stronie. No i zobacz, on mnie dopada. Sakra, nie? Walcz dla mnie. Ja mogę go... No, nie mam energii. I co ja mogę teraz zrobić? Auto? No ja auto. Okej. Okej, to masz takie coś teraz. Nie, nie wiem. Ja nie mogę nawet uciec, to nie za szybki. Muszę przytrzymywać tą R-kę. Muszę przytrzymywać R-kę. Muszę przytrzymywać, żeby on automatycznie dodge'a robił. To będzie stąd. Pan. O! Godzinny odcinek? Dobra, jedziemy dalej. Zrobimy w sumie cały odcinek z jednego bossa. Ale już jest coraz bliżej, nie? Chcesz mnie chronić? No ej no. I co, może jeszcze jeden mnie złapie? Przytrzymywać arkę. O, ja przytrzymuję. Pomóż mi, Bidi! Kolejny!
Oj. No pójść mnie no. O Boże. Przetrzymywać arkę. Dobra. Teraz się uda. No o, otwieraj to. O nie, 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 czy to dobrze. Najgorsze jest to, że ja się męczę tylko po 8 z tym, a nie? To ze zwykłym bossem. Co dopiero będzie z starszymi botami? Jestem. Niech ten przyjdzie, sprowokuje tamtego. Niech się bardziej. Walcz po mojej stronie. Otwieraj to. Dłużej mi zajmuje zjeżdżanie tą windą niż robienie tego plota. O nie! Dobra, chodź jeszcze raz, wejdziemy. No, co się stanęło? Czy właśnie sobie dziurawiłem mieczem świetne nogi? Dobra, wyk. Jedziemy. Powstrzymaj ich. Walczmy razem. O nie, co tam? Walcz po mojej stronie. Nie. Jest ciężko z tym bossem. Zwłaszcza, że mnie kładzie na hito.
Pomóż mi. O, sorry, nie chciałem mordo. No, dostałem tym. Walczmy razem. Pan go zabije chociaż. W jednym będzie mi łatwiej. Oj, oj, oj. Nie da rady? O, wow. Dostałem. Może jakiś inny plan jest na tego bossa? Może bić go tym dużym mieczem? Próbujemy tym dużym teraz. Może będzie lepiej. Walcz dla mnie. Nie zagrażam ci. Jest, udało się. Dobro. Dużym mieczem jest o wiele łatwiej. Ja się męczyłem z tym małym. Super. Kolejny z tym. Proszę bardzo. Jest 8 stymów. Super. Co to za dźwięk? To nic już tu nie ma więcej? No dobra, jest ten bot.
Znaczy ten boss. Dobra. Ten odcinek się przyciągnął. Także dobra. Widzimy się w następnym. Dziękuję za obejrzenie. No, trochę długo to trwało, ale jakoś tam. Znaczy to też można byłoby zrobić na arcymistrzu, nie? Na najwyższym poziomie. To byłoby też, ale wtedy by mi zajęło przynajmniej, nie wiem, z 5 godzin. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie.